Władze Dąbrowy Tarnowskiej z optymizmem patrzą na realizację nowego budżetu na rok 2014. Pomimo, że budżet zakłada deficyt w wysokości 2 milionów złotych, burmistrz Dąbrowy podkreśla, że jest to deficyt, który nie zachwieje gospodarką finansową gminy. Budżet jest planowany ostrożnie, dochody na poziomie 55 milionów złotych, wydatki prawie 57 milionów złotych, a więc z tego wynika, że jest to budżet deficytowy, ale z małym deficytem, tylko 2-milionowym. Ten deficyt zostanie pokryty pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bowiem planujemy rozpoczęcie kolejnej inwestycji kanalizacyjnej. Będzie to kanalizacja w miejscowości Laskówka Chorąska. I mamy bardzo dobre doświadczenia z wielu już lat, że korzystając z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, możemy te zadania proekologiczne realizować. No i to jest dla nas też bardzo korzystne, bo taka pożyczka jest umarzalna do wysokości 45% po osiągnięciu efektu ekologicznego, czyli wybudowaniu kanalizacji w terminie i podłączenia wymaganej liczby gospodarstw. Więc gmina nie jest mocno zadłużona. Nasze zadłużenie jest gdzieś na poziomie 26-27% rocznej puli dochodów, a więc jest to poziom bardzo bezpieczny. Jeśli decydujemy się na zadłużenie, to tylko wtedy, gdy te pieniądze przeznaczamy na wydatki majątkowe, czyli na nowe inwestycje, na wytworzenie majątku gminy, który będzie służył wszystkim mieszkańcom. W nadchodzącym nowym roku planowany jest szereg nowych inwestycji. Na inwestycje w 2014 roku przeznaczamy w tej chwili 11 milionów złotych, to jest niewiele ponad 20% budżetu. Te wartości będą wzrastać, ponieważ staramy się o dodatkowe pieniądze, między innymi na usuwanie klęsk żywiołowych, skutków klęsk żywiołowych z lat poprzednich, głównie odbudowa dróg, mostów. Mamy przygotowane szereg zadań. No, w pierwszym rzędzie inwestujemy w ochronę wód, czyli budowa kanalizacji. To będzie głównie miejscowość Laskówka Chorąska, a także przygotowujemy projekt dla kolejnej miejscowości, to jest Smęgorzów. Dużo przeznaczymy pieniędzy na sprawy dotyczące dróg. Między innymi będzie odbudowa pierwszego etapu ulicy Nadbrzeżnej. W Dąbrowie są przewidziane drogi na terenach wiejskich, parking między innymi w Sutkowie ogólnodostępny. Chcemy zakończyć w półroczu budowę nowego budynku Centrum Kulturalno-Społecznego w Laskówce Chorąskiej. Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Wsparcia Rodziny, to jest przez rok 2014 do połowy 2015. To są takie ważne zadania. Będzie oczywiście kilka zadań również mniejszych, które obiecywaliśmy wcześniej. Między innymi myślę, że młodzież się bardzo ucieszy. Mamy w budżecie zapisane budowę skateparku. Ta inwestycja będzie zlokalizowana na działce gimnazjum nr 1 przy ulicy Sucharskiego i prace rozpoczną się wiosną. Także sporo będziemy inwestować w bazę sportową. Tym razem może więcej będzie w sołectwach niż w mieście, bo w mieście mamy już bardzo dobrą bazę. Przewidziane jest zainwestowanie w modernizację kompleksu boisk sportowych w Gruszowie Wielkim. To jest wydatek rzędu 550-600 tysięcy złotych. Powstaną nowoczesne boiska ze sztuczną nawierzchnią, ale także w miejscowości Lipiny przy miejscowej szkole podstawowej też powstaną boiska oraz urządzenia rehabilitacyjne na wolnym powietrzu. Na to już mamy podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim.